Siemano, siemano, witam serdecznie widzów kochanych w dzisiejszym teleturnieju, który sobie przeprowadzimy na Palionowie. Weźmie udział Milki, dzień dobry, bardzo witam. Dzień dobry, dzień witam, dobry. Witam, witam. Welcome, was, hello i jest Daveson. Strzałeczka, strzałeczka, ziomeczki, witam was serdecznie na tym kanale. Yo. Tak jest, widzowie, widzimy się oczywiście, no dzisiaj wyjątkowo rano, ostatnio jakoś tak się mi trafia, no bo albo zapominam wrzucić filmu, albo po prostu mam problemy techniczne, które sprawiają, że nie jestem w stanie wrzucić wieczorem, tak jak na przykład dzisiaj to było, co tak, teraz nagrywamy. Tak, tak, ja chcę tylko powiedzieć historię, jak było ostatnio właśnie z tym niewrzuceniem filmu, gadamy z Tostem na Discordzie, jest 24 i Tostek nagle gada. Ty, ja dzisiaj filmu nie wrzuciłem. Tak, tak. No nie wydawał prostu... się smutny z tego względu. No nie, no bo wrzuciłem go rano i poszedł wybitnie. Jakby wieczorem byłem smutny, rano byłem szczęśliwy. Więc widzowie, jak chcecie, żeby był szczęśliwy również dzisiaj, to łapka w górę i subskrypcja, a będziemy więcej takich filmów nagrywać. Na pewno będzie więcej takich, bo mam masę fajnych pomysłów i ogólnie będzie fajnie. Dobra, w dzisiejszym odcinku mam przygotowane dla was 10 pytań. 10 bardzo prostych pytań, na które będziecie musieli odpowiedzieć. Odpowiadacie oboje na każde pytanie. Osoba, która będzie albo bliżej wyniku, albo po prostu odpowie dobrze, nie wpada. Osoba, która będzie dalej od wyniku, oczywiście wpada. A jeżeli odpowiecie oboje źle, to wpadacie. Jak oboje odpowiecie poprawnie, no to jakby git, oboje jakby nie wpadacie. Więc uwaga, możemy przejść do pierwszego pytania. Jestem zestresowana teraz. Nie bój się, nie bój się, nie bój się. Boję. Dobra, a więc tak. Egzaminie. Kiedy wleciał pierwszy film z Palionowa? Pierwszy film z Palionowa, uwaga, to chodzi o pierwszy film. Niech ona powie pierwsza, bo ja wiem. Dobra, pierwszy film, ale tak totalnie, to jest film, czy, to jest film u Paliona. To jest film data. U Paliona. Dobra, ale i data dokładna razem z wiersz. Dokładnie, z... tak. Tak, dzień. Ten kto bliżej wygrywa. I godzina. Godzina? No. O nie. Godzinę powinna znać. No właśnie. To najprostsze. Dobra, czekaj, najpierw może w sumie wstrzelę w rok. Ja nawet nie wiem, jak mam strzelić w rok. Nie wiem, i naprawdę nie wiem. A nad jakim rokiem się zastanawiasz? Czekaj, 2000... Nie, no dobra, 3, 2, 1, odpowiedź! No. 18 ma 19. Czekaj, czekaj, daj jej zastanowić się, niech ma jakby właśnie, taką, wiesz... Bo ja jestem niech ma kalkulację, ten. wiesz o co chodzi. Dobra, dobra, no to kalkulujesz między 2018 a 2019, dobra, rozumiem. No. Okej, tak. No to możesz jakby mówić po prostu. Dobra, no to wybieram datę 17 października 2019. Dobra. Nie wiem, a ja mówię 23 grudnia 2019. No i Dawid powiedział dokładną datę, Emilia, niestety. To jest widzę, bardzo ważny dzień w moim życiu. Bardzo ważny dzień w moim życiu. Przyznaj się widzom, kurde, nie miałem tego słowa powiedzieć. Przyznaj się widzom, że masz tatuaż nawet z tą datą na tupsku. Mam tatuaż na lewym bicepsie. Na lewym bicepsie. Nie no, oczywiście żartujemy, nie ma takiego tatuażu. Dobra, Emilia, gdzie ty jesteś? Czy ty nie ustawiasz sobie spawnpointa? Biegnę, no nie ustawiłam. No tam specjalnie łóżko ustawiłem za tym. No dobra, proszę tam kliknąć to łóżko, ustawić sobie spawnpointa. Co za bot? Co za bot? Dobra. Bocisko. Dawaj. Uwaga, drugie pytanie. Czekaj. 23 grudnia 2019, tak? Tak. Muszę to sobie zapamiętać na przyszłość. Tak. Dobra. Chcesz dziarasz? Co? Tak, wydziaraj się. Dobra, jakich składników trzeba użyć, żeby zrobić potkę na niewidzialność? To jest bardzo ważne, że chodzi tutaj o dwie rzeczy. To są jakby dwa produkty. Nie mówimy tutaj o brodawkach, nie mówimy tutaj o fiolce, nie mówimy tutaj jakby o wodzie. I nie, mówimy, i nie mówimy tutaj o tym takim płomieniu, co jest do zasilania. Chodzi o dwie kluczowe rzeczy, dzięki którym robimy potkę na niewidzialność. A więc tak, no ty Dawid... wiesz? Mogę odpowiedzieć. Nie, no to czekaj, to jak jesteś, ale jesteś pewien swojej odpowiedzi? Tak. Dobra, no to Emilia mów pierwsza. Dobra, ja wiem na 100%, że pierwsza rzecz to jest ta mikstura do widzenia w ciemności, tak? Tak. Ale to nie o to chodzi. Ale dobrze mówi, nie, dobrze mówi. No i właśnie teraz bodra no, ale, no, no ale to dwa składniki, ale nie, to nie, składnik tak. Na miksturę ale dobra, na niewidzialność ale, to jaki? Ale nie. No, mówić, że no, to... pierwszy to jest mikstura na widzenie. No dobrze, ale no to co trzeba, no to co trzeba dać na tą miksturę na widzenie? No to o to chodzi przecież. Mam to opowiedzieć, czy co? No tak, musisz powiedzieć jaką... Czyli wszystko mam powiedzieć? No tak, są tam dwa składniki. Dwa składniki są. Pierwsza jest, to jest na pewno widzenie w nocy, ale nie wiem, jaki jest nawet drugi składnik. W sensie waham się między dwoma. Dobra, okay. No to... Złota marchewka i sferdementowane oko pająka. No bardzo dobrze. A ja mówię, że widzę... O, a ja chciałam powiedzieć, że widzenie w nocy i że to nieważne, co byś chciała powiedzieć, on powiedział bardzo dobrze, więc... Widzenie w nocy w ogóle jest nie... Ale widzenie w nocy w ogóle się nie zalicza, bo przecież to widzenie w nocy jakoś musisz zrobić. Widzenie bo musisz w ciemności, je jakoś zrobić. Widzenie w nocy robi się za pomocą marchewki złotej, a później się dodaje do tej widzenia w ciemności, dodaje się sferentowane oko pająka i dokładnie. Tak powstaje niewidzialność. Ej, no dokładnie tak. Dobra, kolejne trzecie pytanie, uwaga. Ile kratek płynie woda od momentu rozlania
do momentu, w którym ona się kończy. Ile kratek od rozlania? Czekajcie, jakby możecie albo równocześnie powiedzieć, jak się już zastanowicie, bo to jest akurat takie, że takie pytanie, że ten. No to, to jak no jesteś mi się pewien, też to wydaje, czekaj. Że wiem. Dobra, no to uwaga, no na 3-4 mówicie, na 3-4, na 3-4. 3-4-7. 8. Uwaga. Nie. Nie oszukujemy! Czemu 7? Znaczy czemu 8? No bo 8, bo no ja nie to grę wymyśliłem. Źródło plus 7 w bok. Naprawdę. Źródło plus 7 w bok. Że usą na środku. No tak, to jest źródło, ja to jest woda, ile dobra, ona płynie. Ona płynie od źródła. Ale łatwo, Emilia, ja nie mogę, jaka jesteś Emilia, S do rozwalenia. Emilia, ale póki co no 100% odpowiedzi negatywnych, więc jest dobrze. Dałem nieważne się. Jakie, ważne, że 100%. Mam grać Minecraft. Dobra, uwaga, czwarte pytanie. Ile piosenek będzie na płycie Paliona? No ludzie, czemu wy takie trudne pytania mogę strzelić? Dobra, no to strzelaj. 16. Dobra, a ty ile strzelisz, 16, Emilia? 16, ty tak dużo mówisz? Kurde, no nie. Nie, 12, zmieniam na 12, No to dobra, no to... No to ja też chciałem dać 12 albo 14. No to dajcie ile chcecie, No 12, no mi się też wydaje, że 12. 12, oboje daliście 12. No. Teraz... Nie, ja daję 13. To za zmianę. No, żeby było coś innego. No dobra. No to czekajcie, to jeszcze ustalmy jedną rzecz. Wpada jedna osoba, ta, która będzie dalej. Jeszcze dobra. Raz się zastanówcie i odpowiedzcie ostatecznie. 16. 12, dalej. No 16 mówię, bo chyba jest 14. Dobra, no to Emilia, lecimy. No. Ile jest? Ja nie wytrzymam. Jest 15. Kurde, no, patrz jak blisko. No. Tak, 15 utworów jest na płycie. Jest dużo, no. Emilia, no 100%, ej, lecisz jak burza. Genialny film. Dobra, jeszcze ani dobra, razu nie czekaj, wpadłem. Czekaj, jest teraz genialne pytanie. Dobra, Emilia, uwaga. Ile dokładnie subskrypcji ma Milki w tym momencie? Ja pierniczę, nie mam pojęcia, wiesz, że nie wiem. Nie, chodzi o tysiące, nie mówimy o setkach. Mhm. Ale proszę nie oszukiwać, no, proszę się ciągle ruszać, oboje, ciągle się ruszać. Cały czas ruszam myszką. Dobra, ja wiem, że ty masz więcej ode mnie, bo to jest mój kompleks, czekaj. Czyli na pewno więcej niż 300 tysięcy. No ja strzelam, no ja wiem, a ty powiedz na pewno, Dawid, w sensie wiem, tak myślę, że wiem. No dobra, no to Dawid, kurde. Powiedz ile. Kurde, na pewno nie masz 400. No. Ale to jest chyba coś blisko, nie wiem, 370, nie wiem. 6, 7? Dobra, 376, ja mówię... a ty? 380 chyba 2. Czy to jest ostateczna wasza... No dobra, odpowiedzieliście. No wpadnę, bo ona się sprawdziła na fonie, jest. Ale... Nie mam w YouTube Studio. Emilia trafiła, Emilia powiedziała dokładnie tak, jak tak ile ma, więc jakby... No to jest jej kanał, więc raczej wiesz. Kurczę, zepsułaś, miał być 100%, tak, 382 masz. No dobra, w takim razie kolejne pytanie. Jaki jest pierwszy film wrzucony na YouTube wszechczasów? Ja wiem. Kurde, ja też wiem. Nie wiem, ale nie wiem, pierwszy film, który wleciał na YouTube. Ja wiem. No dobra, no. Ja wiem. No. To mówimy na 3-4? No nie, powiedz pierwsza, bo ja i tak nie zmienię swojej odpowiedzi. Mi at the zoo. No, Mi dobra, at the zoo. Dobra, oboje odpowiedzieliście dobrze, to jest pierwszy. To jest tak zabawny film. To jest, tak. No, ma a wiecie, ile ma wyświetleń? No 300 milionów nie chyba. Mam pojęcia. No właśnie, już wam mówię, już to sprawdzę. Mi at the zoo. Ma 300 milionów. Ma 283 miliony. No. Więc taki to jest pierwszy film, który wleciał na... A ja to jest najbardziej popularny film też na YouTubie, czy nie, to jest nie. tylko najstarszy? Nie, to jest no najstarszy. Jaki popularny, przecież jak... piosenki, że... No, co ty gadasz w ogóle? Na przykład, czy ja nie inne takie... No Despacito, no wam was. Despacito, no w ogóle, no ile to? Despacito ma najwięcej. Czekaj, aż zobaczmy. Despacito. O, Dawid miał blisko przeglądarkę. 8,2. Nie, no co to za problem wpisać YouTube'a, ty? 8,2 miliarda, no. Ale to Shape of You już ma chyba więcej, bo ma... A nie, 6, dobra, nieważne. No dobra, chyba Despacito ma najwięcej póki co. Chyba nic go nie było. Dobra, kolejne pytanie w takim razie. Mamy tak. Jaką ma wysokość najwyższy budynek na Palionowie? Musicie podać dokładną liczbę kratek. Policzyłem to przed odcinkiem. Możecie to liczyć na oko? Tak, myślę, że to nie będzie, że tak powiem, tajemnica, że to ja jest wiem, dokładnie ja, ten budynek. A wiesz dlaczego ja wiem? Bo ja to niedawno liczyłem. No bez sensu, ty to w ogóle chyba budowałeś, to skąd ja mam no, ale dałem to dlatego, że jeszcze doszła głowa hejtera tam jakby na górze, plus na górze no jest tak. Jeszcze wiatraczek, więc jakby liczę na to, że Dawid nie doliczy się dokładnie. Znaczy na pewno nie poda dokładnej, tak mi się wydaje. No dokładnie, nie może nie, ale... No dobra, no to... ja bym strzelił, bo kask hejtera, wiem, że był robiony razy 3, a głowa w Minecrafcie ma 8, czyli 8 razy 3 to jest 24, a wieżowiec ma jakieś 80-90, czyli strzela w jakieś 105-104. Okej, okay, a Emilia? 120. 120, okej. Okay. Ej, dobra, to jest niesamowite. To jest niesamowite, że Dawid był tak blisko, bo ma 106.
No nie, ja nie mogę patrz, bo ja pamiętałem, że ten, no ja pamiętałem, że co około 80 ma pusty. Ej, dobra, mega dobrze to policzyłeś, to jest niesamowite. No dobra, moje gratulacje. Okej, w takim razie kolejne pytanie. Ile ma obserwujących tata hejtera na TikToku w danym momencie? O kurde. Dobra, mówię pierwszy, 15600 jakoś, 15600. Emilia? Czekaj, muszę się zastanowić. Ostatnio miał 14300 i ja to pamiętam, że miał 14300, teraz na pewno ma więcej, ale ja dam więcej niż ty. Daj. Ty ile powiedziałeś? 600? To ja mówię, 15, że 15700, o 100. No i wygrałem, 100. No i wygrałem. 17,5 tysiąca. O, aż tak dużo ma? Tak, tak. Tak, tak, 17,5 tysiąca. To jest akurat niemożliwe, zaraz to sprawdzę, zaraz to sprawdzę. Sprawdzałem przed odcinkiem, jest na pewno. Nawet nie wiem, czy już nie będzie 17600. Dobra, dawaj dalej. No może, no dobra, okej, przegrałem, okej. Dobra, uwaga, kolejne pytanie. To jest teraz o mnie. Jak mam na drugie imię? Ja wiem. Dobra, ja wiem też. Dobra, to możecie mówić równocześnie. Nie masz drugiego imienia. No dobrze. No to było takie podchwytliwe. Widzę, że się znamy co nieco. No dobra, w takim razie ostatnie pytanie w dzisiejszym odcinku. Czy jesteście gotowi, czy jesteście gotowi? Okej. Tutaj zobaczymy, czy Emilia będzie wiedziała, bo tutaj w sumie to jest takie pytanie bliżej Dawida, żeby Dawid wiedział. Kiedy ja i moja siostra dołączyliśmy na Kidowice? No i skąd ja mam to niby wiedzieć, gościu? 14 czerwca to dołączył 15 czerwca jego siostra, to jest ważna data. Dobrze powiedziałem? Ej, czekaj, chyba dobrze. Ej, dobrze! Dobrze! Ja zapisałem to tylko 14, bo jakby nie wziąłem pod uwagę tego, że faktycznie moja siostra dzień później dołączyła. Dobra! Sumi! A ja jeszcze nie odpowiedziałeś. No to nieważne, wpadasz po prostu. Dobrze, widzowie, w takim razie kończymy ten odcinek. No ewidentnie, Dawid, tutaj dominacja chyba mniej więcej jest, prawda, tu chyba lepiej przygotowany, ale też nie oszukujmy się, troszkę pytania były bardziej pod niego. Jak chcecie kontynuację takiego odcinka i kolejny odcinek, w którym się sprawdzimy z jakimiś może innymi pytaniami, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Widzimy się następnym razem, trzymajcie się, elu!